profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza, doktor habilitowany Andrzej Pryba, kapłan Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. Ksiądz profesor jest związany z Wydziałem, z Zakładem Filozofii i Dialogu, a także Zakładem Teologii Moralnej, Duchowości i Katolickiej Nauki Społecznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na stronie internetowej tegoż uniwersytetu można prześledzić właśnie i bibliografię księdza profesora. Widzimy, jak wiele tematów nowych powstaje w teologii moralnej. A zatem temat przedłużenia brzmi: zjednoczenie z Bogiem w miłości drogą do świętości. Bardzo dziękuję za przedstawienie. Cieszę się bardzo, że to sympozjum doszło do skutku i że możemy się tutaj spotkać. Dla mnie też taką wielką nadzieją była wypowiedź księdza prowincjała zaraz na początku, na otwarcie tej naszej sesji, że rzeczywiście dla nas będzie to taką pewnym impulsem do rozmów, do pewnego namysłu konkretnego nad tym, w jaki sposób podejść do tych różnych wyzwań związanych właśnie z tym darem, bo tak możemy powiedzieć, jest to pewien bardzo konkretny dar naszych współbraci męczenników. My też jako ci, którzy są spadkobiercami tego ich dzieła, tego co oni podejmowali, też jesteśmy też na etapie rozeznawania, prawda, pochylania się nad tym, co z tego faktu i z tych darów wynika dla nas i w jaki sposób powinniśmy się zachować, co powinniśmy podjąć. Stąd właśnie zaprosiliśmy takich, a nie innych gości, żebyśmy mogli właśnie w tej grupie spotkać się i na ten, tych, którzy się znają, tych, którzy wiedzą, w jaki sposób podchodzić do tego typu zagadnień. I myślę, że dzięki temu, że mamy pośród nas kompetentne osoby, pozwoli nam to na jak najlepsze rozeznanie i księdzu prowincjałowi na podjęcie właściwych decyzji. Temat, który mam podjąć, to zjednoczenie z Bogiem, miłość drogą do świętości. Będę chciał pokazać w trakcie tego tutaj naszego spotkania, tego mojego przedłożenia, że świętość to nie tylko, jak to kiedyś do tego podchodzono, była to kwestia zarezerwowana tylko dla niektórych, prawda? Że to doświadczenie Boga i bycie bardzo blisko Niego i relacja z Nim jest absolutnie wezwaniem dla każdego człowieka, każdego chrześcijanina. Ale rozpocznę od pojęcia świętości, bo świętość jest tą kategorią, która wykracza poza doczesność. Stąd jest ona trudna też do określenia. To jest pojęciem, które używa się w sensie filozoficznym, teologicznym, etycznym, moralnym i spotykamy ją w różnych religiach. A jest wartością, której nie da się sprowadzić do wartości prawdy, dobra i dzielna, ani też do syntezy tych wartości. Świętość przyzywa na myśl religię, dlatego też odnosi się przede wszystkim do rzeczywistości nadprzyrodzonej, do Boga. Jest przez to czymś bardzo tajemniczym. Z jednej strony wielce odległa, a z drugiej strony bardzo bliska. A zatem nie da się jednoznacznie powiedzieć, czym jest świętość. Dlatego, że jest to pewna właściwość pierwotna. Można jedynie wskazać na nią, w czym się przejawia, ale nie można wypowiedzieć do końca, czym ona jest. Pierwotnym źródłem wyjaśniającym, czym jest świętość, jest Biblia. I z Biblii na przestrzeni wieków czerpali ojcowie Kościoła, doktorzy Kościoła oraz świętych, którzy podejmowali tematykę powołania do świętości, sami stając się jej po prostu żywymi przykładami i świadkami. Sobór Watykański II zwrócił też uwagę na wielką wagę świętości w życiu chrześcijanina. I szczególnym przykładem tego jest 5 rozdział Konstytucji Dogmatycznej o Kościele, Lumen Gentium. Podobnie też wiele
wezwań do świętości możemy znaleźć w katechezach, homiliach Ojca Świętego Jana Pawła II, czy też adhortacji apostolskiej papieża Franciszka o powołaniu do świętości w świecie współczesnym Gaudium et Exultate. Kościół od samego początku podejmuje tę tematykę świętości, a ja spróbuję w trakcie tego naszego tutaj spotkania, mojego przedłożenia, w ramach tego wykładu przedstawić to zagadnienie w czterech punktach. Po pierwsze, należy spojrzeć na powołanie do świętości w Biblii, następnie na powołanie do świętości w nauczaniu Soboru Watykańskiego II, po trzecie w nauczaniu świętego Jana Pawła II i po czwarte w nauczaniu papieża Franciszka w jego adhortacji, która to zagadnienie bezpośrednio podejmuje. Rozpoczynamy od Biblii, powołanie do świętości Biblii. Pismo Święte, które jest Słowem Boga samego, jest Słowem pełnym miłości. Odsłania przed nami istotę świętości Boga, który chce się udzielać innym, który chce się udzielać człowiekowi. I w całej historii zbawienia Bóg wzywa człowieka do świętości. Nieustannie zaprasza go do pójścia za sobą, ze swoim głosem. Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do mnie należy cała ziemia. Będziecie mi królestwem kapłanów i ludem świętym. Ale też drugi tekst z drugiej księgi machabejskiej. Bóg jest źródłem wszelkiej świętości. Bóg posyła patriarchów, proroków, królów, aby prowadzili lud do niego, aby lud go słuchał, był mu oddany, oddawał mu cześć. I ten głos Boga, wzywającego swój lud, rozpiewa w całym Piśmie Świętym. Świętym nader wyraźnie. Bóg zaprasza człowieka grzesznego, swój lud do udziału w swoim życiu, a tym samym w swojej świętości i chwale, by był jego własnością. Bóg stawia sobie jako odniesienie, mój siebie jako odniesienie. Ja jestem Pan, wasz święty. Święty Izraela. Bóg wzywa wszystkich ludzi do świętości, mówiąc, bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Bóg zaprasza do świętości człowieka, ponieważ nie poprzestaje na spotkaniu i wyzwoleniu go z niewoli, lecz pragnie przekazać mu również swoją świętość. Jeśli mówimy o świętości człowieka, to mówimy tylko w kontekście świętości Boga, bo jedynie Bóg jest święty. Jedynie Bóg jest święty. Jeśli mówimy o człowieku, że jest święty, to jest święty właśnie świętością Boga żywego. W Starym Testamencie tylko Bóg jest święty, a wszystkie rzeczy są święte o tyle, o ile właśnie uczestniczą w świętości Boga. Ten Bóg pragnie dzielić się swoją świętością, którą pierwotnie obdarzył człowieka. Teraz chce ją w nim odnawiać. Bóg wzywa do świętości szczególnie tych, których posyła do swojego ludu, ale również cały lud do pójścia za sobą, do życia jak on. Bóg w sposób szczególny wzywa do świętości poprzez swojego Syna Jezusa Chrystusa, którym chrześcijanie zostali uświęceni, powołani do świętości w Kościele. I Kościół jest święty w swych założeniach, środkach i celu, dlatego też to uczestnictwo świętości Kościoła znajduje swój wyraz w etycznym i osobistym dążeniu do świętości. Tak więc ze względu na tę zdolność i powołanie do świętości wszyscy członkowie Kościoła są równi. To powołanie i przeznaczenie wszystkich ludzi do świętości opiera się na wyraźnym wezwaniu Jezusa Chrystusa. Bądźcie więc wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Jezus Chrystus przejął to wezwanie do świętości, które kierował Bóg do swojego ludu w Starym Testamencie i głosi je słowem oraz przykładem swego życia mesjańskiego. W kazaniu na górze pozostawił Kościołowi kodeks chrześcijańskiej świętości. W tym kazaniu wzywa swoich wyznawców do doskonałości na wzór Boga samego. Jezus przedstawił swoisty program świętości właśnie w kazaniu na górze, w 8 błogosławieństwach, których zaprasza do pójścia za sobą, cichym, miłosiernym, pokornym, sprawiedliwym, czyniącym pokój prześladowany. W związku z tym warto przypomnieć, iż Pan Jezus, boski nauczyciel i wzór wszelkiej doskonałości, głosił uczniom swoim jakiegokolwiek stanu, wszystkim razem i każdemu z osobna, świętość życia, której sam jest sprawcą i
dokonawcą. Chrystus wzywał swoich uczniów, by byli świętymi, by byli doskonałymi, by byli jak Ojciec Niebieski świętymi. To wezwanie obejmuje nie tylko apostołów, ale także wszystkich chrześcijan, właśnie odkupionych krwią Syna Bożego. Jezus Chrystus nie domaga się świętości od ograniczonej grupy uczniów, którzy wszędzie mu towarzyszyli, ale od każdego człowieka, który do niego się zbliży. Od tłumów, wśród których były matki, robotnicy najemni, rzemieślnicy powracający z pracy, dzieci, celnicy, żebracy, chorzy. Pan wzywa każdego do naśladowania go bez względu na pozycję społeczną, rangę czy sytuację materialną. Ponadto grzesznicy, celnicy i nierządnice zostali powołani do świętości, jak stwierdza sam Chrystus w Ewangelii. Wielokrotnie Jezus mówi, pójdźcie za mną, zapraszając do naśladowania siebie, do pełnienia woli Ojca, do pójścia Jego śladami. Poza tym w Nowym Testamencie czytamy wielokrotnie u świętego Pawła Apostoła o postępowaniu według woli Bożej, o miłości, która jest największa, a która jest istotą świętości, o odrzuceniu wszystkiego, co nie jest Bogiem, o życiu w Chrystusie. Bóg bowiem nie powołał nas do nieczystości, ale do świętości. Wolą Bożą jest nasze uświęcenie. I czynię kolejny krok. Powołanie do świętości w nauczaniu Soboru Watykańskiego II. Przez wiele wieków wśród ogółu chrześcijan istniał pogląd, że do świętości są powołani jedynie zakonnicy, zakonnice, kapłani. Przyjmowano, że stanami doskonałości są biskupstwo jako stan doskonałości osiągnięty oraz życie zakonne jako stan doskonałości osiąganej. Dlatego wiernym świeckim nie stawiano zbytnich wymagań. Mieli jedynie troszczyć się o zbawienie, czyli co najwyżej unikać grzechów śmiertelnych. Do zmiany tego poglądu przyczynił się święty Franciszek Salezy, który postulował dążenie do świętości wszystkich stanów. Prawda o powszechnym powołaniu do świętości doczekała się głębszego przedstawienia i uznania w teologii oraz Kościele dopiero na Soborze Watykańskim II, który poświęcił temu zagadnieniu cały piąty rozdział Konstytucji Dogmatycznej o Kościele, Lumen Gentium. Rozdział ten jest nazywany Wielką Kartą Świętości i w związku z tym Sobór określano też jako Sobór Świętości. Ojcowie Soboru, nauczając o świętości, odróżniają świętość ontologiczną samego Boga od świętości moralnej, do której winien dążyć każdy człowiek. Zdaniem Jana Pawła II myśl Soboru o świętości należy rozumieć w dwojakim znaczeniu. Po pierwsze, jest ona przede wszystkim przymiotem Boga, który jest źródłem i wzorem wszelkiej świętości. Jego świętość ma charakter ontologiczny. Święty jest Kościół z racji pochodzenia i dzięki męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa oraz działaniu uświęcającemu Ducha Świętego. Natomiast drugie znaczenie świętości jest związane z życiem moralnym człowieka. Sobór Watykański II, gdy naucza o powszechnym powołaniu do świętości, ma na uwadze przede wszystkim świętość moralną, która jest zupełnie innym rodzajem życia niż to, na jakie człowiek może po prostu prowadzić o własnych siłach. Tutaj o szczególnej łasce, która jest potrzebna człowiekowi do tego, żeby właśnie takie życie mógł prowadzić, żeby tę świętość mógł osiągnąć. Myślę sobie w tej chwili o kazaniu na górze, o błogosławieństwach wypowiedzianych przez mistrza z Nazaretu. To przecież zrealizowanie tego wezwania i zaproszenia przez mistrza z Nazaretu absolutnie nie jest możliwe bez pomocy Ducha Świętego, bez szczególnej łaski Bożej, która towarzyszy człowiekowi. Jeśli człowiek nie otworzyłby się na prowadzenie Ducha Świętego w życiu, nie ma szans na osiągnięcie tego konkretnego wezwania i zaproszenia. Być powołanym do świętości to być powołanym do życia, które jest w pewnym stopniu udziałem w życiu samego Boga. Pojęcie świętość nie zawiera treści jednoznacznie, ale analogiczną właśnie do świętości Boga. Sobór, akcentując powszechne powołanie do świętości, odnosi się do Boga jako wzoru, praw przyczyny, do ostatecznej racji jakiejkolwiek świętości.
uniwersalność, powołanie do świętości widzi więc w prawdzie o świętości Bożej, o świętości Chrystusa oraz o świętości Kościoła. Jedynie Bóg jest święty, jak już wspomniałem wcześniej, sam sobie i działaniu, stąd też On jest źródłem świętości stworzeń, które uświęca związek z Nim. Zatem świętość najpierw przynależy do Boga, jest Jego atrybutem, a następnie jest darem, którego udziela człowiekowi Bóg Chrystusie, mocą Ducha Świętego Uświęciciela. Kościół jest święty, ponieważ jest ciałem mistycznym Chrystusa. Posiada sakramenty i inne środki uświęcenia oraz zachowuje nienaruszony depozyt wiary. Sobór Watykański II ukazuje właśnie w 5 rozdziale, który przywołuje Konstytucję o Kościele Lumen Gentium, że ta świętość pontyczna jako dar i zadanie stanowi podstawę powszechnego powołania do świętości moralno-duchowej, teologiczno-moralnej. Sobór przypomina, że wszyscy powinni zachowywać w życiu i urzeczywistniać tę świętość, którą otrzymali jako dar Boży. Sobór, prezentując naukę o powszechnym powołaniu do świętości, pisze, że wszyscy chrześcijanie jakiegokolwiek stanu i zawodu powołani są do pełni życia chrześcijańskiego oraz do doskonałej miłości. Celem dążenia do świętości jest Bóg. Dlatego też świętość jest celem każdego chrześcijanina, każdego człowieka. Według nauczania Soboru każdy ochrzczony, stający się chrześcijaninem, powinien realizować swoje powołanie do świętości. Dlatego nie może zadowalać się przeciętnym życiem chrześcijańskim. Może nawet przyjmując sakramenty, modląc się, aby tylko uniknąć grzechu, ratować swoje życie, by nie pójść do piekła. Każdy zanurzony przez chrzest Chrystusa, odrodzony w duchu, jest powołany do zjednoczenia z Bogiem, a tym samym do świętości, by żył dla świętości, żył dla Boga, dążył do niej, by mógł z Nim być zjednoczony. I na koniec jeszcze też chcę zwrócić uwagę, na koniec właśnie tego punktu, kiedy odnoszę się do oczywiście to jest tylko sygnalizacja, do nauczania Soboru Watykańskiego II, na to, że też Sobór Watykański II też wspomniał o osobach konsekrowanych na Soborze Watykańskim II. Kościół osobno zajął się właśnie tym zagadnieniem realizacji świętości w życiu zakonnym. Pomimo to, iż wszyscy wierni członkowie ludu Bożego są powołani do świętości, Sobór naucza, że stan zakonny jest szczególnym objawieniem świętości Kościoła. Czynię kolejny krok. Jan Paweł II na temat powołania do świętości. Święty Jan Paweł II wielokrotnie w swoim nauczaniu przypominał o powszechnym powołaniu każdego człowieka ochrzczonego do świętości. W katechizmie Kościoła katolickiego zaznacza się, że wszyscy chrześcijanie przez chrzest zostają wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży. Stają się członkami Chrystusa oraz zostają szczepieni w Kościół. Stają się uczestnikami Jego posłania. Gdyż wierzący stają się dziećmi Bożymi i uczestnikami Bożej natury. A przez to rzeczywiście święci, więc powinni zachowywać w życiu i w pełni urzeczywistniać świętość, którą otrzymali właśnie z daru Bożego. Świętość jako taka jest darem Boga. Jest ona uczestnictwem świętości w życiu samego Boga i świadectwem Jego przemieniającej łaski. Jan Paweł II nauczał, że to uczestnictwo w świętości samego Boga, które bierze swój początek w sakramentach świętych, w życiu wiary, jest powołaniem wszystkich, a nie przywilejem tylko niektórych. Ponadto przypominał, iż świętości ontologicznej wypływa powinność dążenia do świętości moralnej, którą papież określa jako wysoką miarę zwyczajnego życia chrześcijańskiego. Ojciec święty Jan Paweł II stwierdza, że wszyscy powinni dążyć do świętości, ponieważ noszą już w sobie jej zarodek. Powinni rozwijać tę świętość, która została im udzielona. Nauczał, że świętość w znaczeniu moralnym jest upodobnianiem się nieustannym człowieka do Boga. Niejako sakralizacją, oddaniem Bogu tego, co jest ludzkie oraz ponownym odkrywaniem sensu i celu życia poprzez wybory moralne.
Ojciec Święty w jednej ze swych kateches mówił, że chrześcijańska świętość zakorzeniona jest w przynależności do Chrystusa przez wiarę i chrzest. Ten sakrament należy u źródeł eklezjalnej komunii świętości. W to uczestnictwo w życiu Chrystusowym przez chrzest wszczepiona jest świętość ontologiczna, eklezjologiczna oraz etyczna każdego wierzącego, czy to duchownego, czy świeckiego. Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga ma nowy poziom uczestnictwa w świętości Bożej, który osiąga w wyniku zbawczego dzieła Jezusa Chrystusa oraz daru Ducha Świętego. Jest on bowiem powołany do świadomego i wolnego przyjęcia oraz rozwoju daru świętości zarówno w wymiarze ontologicznym, jak też i w wymiarze moralnym. Jan Paweł II w odniesieniu do powszechności powołania do świętości mówił, że obejmuje ona zarówno duchownych, jak i świeckich, osoby żyjące w małżeństwie i ludzi samotnych. Także i tych, którzy posiadają i użytkują własne dobra, zajmują się sprawami doczesnymi, wykonują określone zawody, pełnią swoje misje, oddają się różnym zajęciom, chociażby działalności politycznej, gospodarczej, prawodawczej czy społecznej. Tak jak wspomniałem też, że mówił o małżeństwie i rodzinie, o powołaniu do świętości, to ta sprawa wcześniej wcale nie była oczywista. Przecież to wynoszono ludzi na ołtarze, tych, którzy żyli w małżeństwie, ale to nie powiedzmy, nie, tym charyzmatem i tą drogą do świętości nie był sakrament małżeństwa, ale często po prostu byli wynoszeni na ołtarze pomimo małżeństwa. Jakby to nie odgrywało jakiegoś szczególnego znaczenia. A tu odkryto i pokazano, że właściwie ta świętość polega na tej świętości w codzienności, można powiedzieć, jakby to odniesienie się do tego ranerowskiego spojrzenia na świętość i świeckich. Papież mówił, że kapłani mają szczególny obowiązek dążenia do świętości, by byli sługami świętości wobec ludzi powierzonych ich duszpasterskiej trosce. W dzisiejszym świecie naznaczonym często złem, zepsuciem, pełnym różnorakich zagrożeń, trzeba odnowić i przypominać o powołaniu do świętości, aby wierni zapragnęli na nowo być świętymi, aby byli solą ziemi i światłem dla świata. I wzywał do tego Ojciec Święty Jan Paweł II w Starym Sączu. Mówił tak. Potrzeba odwagi, aby nie stawiać pod korcem światła swej wiary. Potrzeba, aby w sercach ludzi wierzących zagościło to pragnienie świętości, które kształtuje nie tylko prywatne życie, ale wpływa na kształt całych społeczności. Trwajcie mocno przy Chrystusie, aby On trwał na was. Nie pozwólcie, aby w waszych sercach, w sercach ojców i matek, synów i córek zgasło światło Jego świętości. Niech blask tego światła kształtuje przyszłe pokolenie świętych na chwałę imienia Bożego. Nie lękajcie się chcieć świętości. Nie lękajcie się być świętymi. Uczyńcie kończący się wiek i nowe tysiąclecie erą ludzi świeckich. Też można powiedzieć, koniec cytatu, też można powiedzieć, też nasuwa mi się ta myśl, że przecież pontyfikat Jana Pawła II to pontyfikat, w czasie którego przecież mnóstwo wyniesiono osób na ołtarz. Naprawdę tych świętych cała masa pojawiła się za ogłoszony. Chodziło też o to Jana Pawła II, żeby pokazać współczesnym ludziom, że to nie jest kwestia tego powiedzmy, dalekiej powiedzmy historii, ale że ci święci żyją tu też i pośród nas, że oni są wśród nas, że i pokazywanie tych, którzy przecież pamiętali inni, prawda, już, no, czyli mówimy o tych świadkach, żeby tych świadków pokazywać, że świętość jest możliwa i co więcej, że ci święci są pośród nas i że wszyscy są do tego zaproszeni. Ojciec Święty pisał również w swoich listach o tym, że trzeba rozbudzić każdym wierzącym prawdziwą tęsknotę za świętością, mocne pragnienie nawrócenia i osobistej odnowy w klimacie oraz żarliwej modlitwy i solidarności z bliźnimi, zwłaszcza z tymi najbardziej potrzebującymi.
owa tęsknota za świętością, to pragnienie bycia świętym jest tym, co złożył w człowieku Bóg, to pragnienie czegoś więcej. Człowiek jednak jest na tyle grzeszny, że to pragnienie jest nim bardzo, bardzo słabe i chętnie porzuca je na osoby Bogu poświęcone, na duchowieństwo. Dlatego święty Jan Paweł II wzywa wszystkich chrześcijan, szczególnie młodych. I mówi do młodych, nie lękajcie się być świętymi trzeciego tysiąclecia. Świętość bowiem jest możliwa dla każdego. Bóg wzywa wszystkich ochrzczonych, aby dążyli do świętości, do której każdy jest powołany. A w posynodalnej adhortacji Christi Fides Laici ojciec święty Jan Paweł II nauczał, że wszyscy ochrzczeni, którzy należą do Kościoła, otrzymali powszechne powołanie do świętości, a jednocześnie w nim współuczestniczą. Tym powołaniem na takich samych prawach oraz na równi z wszystkimi członkami Kościoła są objęci również wierni święci. Jest to wezwanie, które ojciec w Jezusie Chrystusie przez Ducha Świętego kieruje do każdego z nich. Dlatego jest ono pierwszym podstawowym powołaniem chrześcijanina. Adhortacja powtarza niejako myśl konstytucji o Kościele, mówiąc, że to powołanie świeckich polega na życiu według Ducha w tej rzeczywistości doczesnej, w której są włączeni, gdzie też uczestniczą w działalności ziemskiej. Ojciec święty Jan Paweł II też nauczał, że również życie małżeńskie jest jedną z dróg prowadzących do świętości. Zaznaczał, że to z woli według woli Boga małżonkowie powołani są do świętości właśnie w codzienności. Wspominałem, to powołanie realizuje odpowiadając na przykazania Boga, który ożywia ich swoją łaską, dającą zaufanie Bogu i własnej woli. Papież Jan Paweł II pisał, że program świętości, który zostawił Chrystus, skierowany zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet, które także za nim szły, wyraża się w sposób szczególny w radach ewangelicznych. Kolejną sprawą, o której mówił to nauczał, to Kościół zawsze postrzegał profesję rad ewangelicznych jako uprzywilejowaną drogę do świętości. Już same określenia, które je opisuje, szkoła służby Panu, szkoła miłości, świętości, droga lub stan doskonałości, wskazują zarówno na skuteczność i bogactwo środków własnych tej właśnie formy życia ewangelicznego. A co papież Franciszek na temat powołania do świętości? Przypomniał o tym w adhortacji apostolskiej. O powołaniu do świętości w świecie współczesnym, Gaudete et Exultatem, o różnych rodzajach świętości, obok tych, którzy oficjalnie zostali uznani przez Kościół za świętych, są również i tacy, jak wspominał, o wiele liczniejsi, o których nie wspominają podręczniki historii, a jednak odegrali oni decydującą rolę w przemianie świata. Wśród nich jest wielu chrześcijan, świadków, których męczeństwo jest znamienne właśnie dla naszych czasów. Każdy święty jest misją zaplanowaną przez Ojca, by odzwierciedlić i uosobić w specyficznej chwili dziejów ten pewien aspekt Ewangelii. Świętość jest doświadczeniem tajemnic życia Chrystusa, ciągłym umieraniem i zmartwychwstaniem wraz z nim, naśladowaniem różnych aspektów Jego ziemskiego życia, bliskości względem odrzuconych, ubóstwa, ofiarnej miłości. Pisał, pozwól Duchowi kształtować w Tobie osobistą tajemnicę, która może odzwierciedlać Jezusa Chrystusa we współczesnym świecie, w misji budowania Królestwa Miłości, Sprawiedliwości i powszechnego pokoju. Świętość jest zróżnicowana jak samo człowieczeństwo. Pan przewidział szczególną drogę dla każdego z wierzących, nie tylko dla duchowieństwa, osób konsekrowanych czy tych, którzy prowadzą życie kontemplacyjne. Bez względu na naszą rolę, wszyscy jesteśmy powołani do świętości przez życie w miłości i dawanie świadectwa, w codziennym powracaniu do Boga. Jednym ze sposobów dawania świadectwa jest kobiecy styl świętości, słynnych świętych kobiet oraz nieznanych i zapomnianych kobiet, które każdego dnia przemieniały swoje środowisko. Świętość rozwija się zarówno przez stawianie czoła wszelkim wyzwaniom, jak i przez małe gesty, rezygnację z plotkowania, cierpliwe i pełne miłości, słuchanie, skierowanie miłego słowa do ubogich. Świętość zachowuje cię wierności Twemu najgłębszemu ja, wolności od wszelkiego zniewolenia i wydawaniu owoców dla naszego świata.
świętość nie umniejsza Twojego człowieczeństwa, bo jest ono spotkaniem Twojej słabości i Twojej łaski i mocy łaski Bożej. Potrzebujemy jednak chwili samotności i ciszy przed Bogiem, by stanąć w prawdzie wobec siebie i pozwolić Panu wejść. Zwracam uwagę na błogosławieństwa w tym dokumencie i pisał tak, że każde błogosławieństwo, jego wezwanie kończy każdą z sekcji tekstu tymi słowami. Być ubogim w duchu to właśnie świętość. Reagować z łagodnością i pokorą to właśnie świętość. Wiedzieć, jak płakać z innymi to właśnie świętość. Pragnąć i łaknąć sprawiedliwości to właśnie świętość. Patrzeć i działać miłosiernie to właśnie świętość. Zachować serce wolne od wszystkiego, co plami miłość, to właśnie świętość. Rozsiewać wokół siebie pokój, to właśnie świętość. Godzić się każdego dnia na drogę Ewangelii, nawet gdyby miało to być na nas sięgnąć, wciągnąć problemy, to właśnie jest świętość. I kończę. Moglibyśmy jeszcze wspomnieć o tym, tak właśnie to jest ten moment. Radość i poczucie humoru, śmiałość, przynaglenie we wspólnocie, nieustannej modlitwie, rozeznawaniu. Świętość, której uczestniczymy i którą otrzymaliśmy wraz z chrztem, jest darem i jednocześnie staje się dla każdego człowieka zadaniem, czyli powołaniem, które trzeba realizować w życiu. Staje się to szczególnie widoczne w Konstytucji Lumen Gentium, gdzie świętość staje się zadaniem wszystkich wierzących, niezależnie od stanu życia, funkcji pełnionych w społeczeństwie, w Kościele. Świętość to dar i zadanie. Wdrożona w życie prowadzi do zjednoczenia Bogiem w miłości. Dziękuję bardzo.